Cześć, Paweł Kamiński w poligamia.pl. Od razu uprzedzam, że w dzisiejszej dniówce będzie trzęsło, bowiem jestem w samochodzie. Ale zeszło nam do późna i dlatego wracam do domu samochodem, bowiem nagrywaliśmy na kanapie z Dark Souls. Wyszło episko długie. Wytrzymają ją tylko ci, którzy wytrzymają tę grę. Ale mamy nadzieję, że uda nam się wraz z moim tajemniczym gościem, którego możecie już znać, jeśli czytaliście recenzję, że uda nam się przekonać was do tej gry i pokazać, że trudne gry mogą być fajne, a nawet absurdalnie trudne gry mogą być fajne. I tam nawet udaje nam się zginąć, chociaż gramy w miejsca, w które już raczej widzieliśmy. To i udaje się zginąć, ale i bossa pokonać, więc jest w miarę ciekawie. No ale to mam nadzieję, że zobaczycie jutro lub w weekend, bo trzeba to jeszcze trochę pomontować. Tymczasem na poligami działo się dzisiaj sporo. Jak tak patrzyłem od końca, to pojawił się ciekawy artykuł z blogów o filozofii w Bioshocku. To mogliście już kiedyś czytać. Wojciech Orliński pisał o tym kiedyś sporo na blogu. Było dużo artykułów na ten temat. No ale zawsze można do tej bardzo ciekawej gry wrócić i przypomnieć sobie. Może dla kogoś to będzie impuls, żeby się zagłębić w różne idee filozoficzne i socjologiczne dotyczące społeczeństwa i jego rozwoju. No byłby to ważny element gier, gdyby mogły one przekonać ludzi do czegoś takiego jak filozofia. Zaraz mi spadnie kartka. Tak, tak to jest. Bez kartki nie ma nagrywania. Poza tym, pierwsze 15 minut z Batmana. Przyznam szczerze, wrzuciłem tę wiadomość, ale nie oglądałem. Nie chcę sobie psuć przyjemności. Chcę poczekać, aż przyjdzie moja kopia, rozerwać folię i wtedy zobaczyć pierwsze 15 minut na dużym telewizorze, siedząc wygodnie i delektując się Mrocznym Rycerzem, bo inaczej nie można tej gry przeżywać. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak wyjdzie. Mam dużo obaw też. Zobaczymy. Podzielimy się nimi pewnie w recenzji. Nie wiem, czy ja będę pisał, może ktoś inny z poligamistów, a na pewno będę siedział na kanapie i grał w tę grę, bo odpuścić jej nie mogę. Ponadto galeria, o tym jak gry łączą się ze sztuką, na obrazku Mona Lisa z twarzą Alix z Half-Life'a, co już wam trochę zdradza, co w tej galerii będzie i możecie zobaczyć tam kilka przerobionych na modłę grową dzieł sztuki. Ponadto ciekawy zestaw wideo, czyli to, co zobaczyli gracze, którzy grali w piracką kopię Wiedźmina. Zobaczyli na przykład wieszanego Geralta, co nie jest przyjemnym chyba widokiem, kiedy w RPG wieszają waszego głównego bohatera i ginie on. No chyba, że jest to Dark Souls, tam do widoku śmierci musicie się przyzwyczaić i nie ma na to żadnej rady. W FIFA będzie ekstraklasa. To, czego najbardziej brakowało, bo jakieś kolesie z PZPN-u. Chciałem powiedzieć jakieś leśne dziadki, ale to jest chyba zbyt obraźliwe z drugiej strony. Kibice inaczej o nich nie mówią. No w każdym razie panowie radni z PZPN-u nie dogadali się, albo ktoś inny się nie dogadał. Nie wiem, mnie to jako klienta nie obchodzi. Chciałbym grać Polakami w FIFA i nie wiem, kto zawalił i nie wiem, dlaczego jej nie ma. Ale jest to kardynalny błąd. Na szczęście fani zapaleńcy, używając trybu tworzenia, przywrócili naszych dzielnych polskich piłkarzy do FIFA 12. Także możecie się nimi cieszyć w zupełności i w pełni. Bardzo ważne rzeczy to recenzja Forcy, którą Paweł wreszcie dokończył, Paweł Winiarski, ponieważ pograł w multi i do recenzji singla dołączył recenzję multiplayerową. W ten sposób macie już kompletny obraz Forcy i ocenę całości, która jest wysoka. Nie ma co ukrywać, ocena Forcy jest wysoka. Chyba zasłużenie. Ja tam się na wyścigach nie znam. Ostatnio grałem w Star Wars Racer, więc nie będę się wypowiadał. O, jeszcze w Interstate 76 kiedyś grałem, to też były niezłe wyścigi, chociaż mało się tam ścigało w sumie. Poza tym, z dużych rzeczy recenzja Ace Combat. Maciu polatał i na joysticku, i na padzie. I chyba jest zadowolony. Zobaczcie koniecznie, co z tego wyszło. A jeszcze rzuciłem kątem oka dzisiaj dzień recenzji, że tuż przed wyjściem pojawiła się recenzja X-Men Destiny autorstwa Marcina Janka i Marcin Jank chyba dostanie nagrodę recenzenta roku, bo on tę grę skończył dwa razy. Raz na normalu i raz na trybie hard, czy hardcore, jak on się tam w tym tytule nazywa. A że X-Men Destiny nie jest za wybitną grą, to tym większe brawa dla naszego kolegi redakcyjnego. Potem mu ją podkradnę i zobaczę, no bo to jednak gra z X-Menami i tak łatwo nie zrezygnuję z zobaczenia, czy cośkolwiek jest w niej dobrego, bo chciałbym, żeby wyszła dobra gra z X-Menami, tak po prostu. No i najważniejsza chyba rzecz, a w każdym razie najdłuższy tekst dzisiaj, pytaj o wszystko, Gulasz, znany z Secret Service, znany z Neo Plus, odpowiedział na wasze pytania. Nie odpowiedział, gdzie chodzi na piwo i gdzie chodzi do kościoła, no ale trudno mu się dziwić. Za to podzielił się dużą ilością informacji o magazynie Neo, o konsolach, o Combat Corner, który kiedyś prowadził, o bijatykach, w których jest specem. Przeczytajcie koniecznie, jeśli chcecie lepiej poznać swojego człowieka. Nie żebyśmy dojeżdżali do domu, ale ja już zakończę dniówkę. Lada chwila wrzucę ją na YouTube, jak tylko dotrę do domu i będziecie mogli ją obejrzeć. Widzimy się jutro, czyli w piątek na poligami, jak zwykle. Do zobaczenia, cześć.